Syndromy trzeciej kwarty, odcinek numer 3, Dominik Hołda. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam słuchaczy, witam widzów i oczywiście witam Michała Bożenskiego. Cześć Wam, trzeci odcinek. Co się zmieniło do tej pory? Poszliśmy kawałek dalej i stworzyliśmy fanpage Syndrom trzeciej kwarty na Facebooku i na Instagramie, więc zapraszamy też tam, śledźcie nas, może będzie więcej tych fajnych nagrań, takich krótszych, które będziemy starali się tam umieszczać, więc serdecznie zapraszamy do polubienia naszych fanpage'ów na social media, w social mediach. Dokładnie tak, no jesteśmy w powiecie wałbrzyskim oczywiście, a więc no w strefie klęski żywiołowej, wiemy co się dzieje w naszym województwie, w naszym regionie i też gdybyśmy chcieli nagrać ten odcinek dwa dni temu, prawdopodobnie by do tego nie doszło, bo też ta nasza piwnica, w której się znajdujemy, była nieco zalana. Wiemy, co się wydarzyło w Kłodzku. Ty, Michał, byłeś niedługo przed tą ulewą w Kłodzku na obozie, w tej hali, której już tak naprawdę no, nie ma. Wielka tragedia. To i byłem w Kłodzku, ale też byłem w weekend w Opolu, gdzie też było zagrożenie i byliśmy na turnieju z dzieciakami. Ale wrócę do Kłodzka. Mam też tam serdecznych przyjaciół z klubów, czy Chrobry Kłodzko, czy z Nysy Kłodzko. No niesamowita tragedia. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tej wody, jak ona tam wysoko stała. Te domki wszystkie pozalewane, nowe domki. Naprawdę w głowie mi się to nie mieści. Widziałem później zdjęcia, Czesiu wysyłał Radwański czy Rafał Wojciechowski po tym wszystkim, jak to woda opadła. No to tam dużo czasu musi minąć, żeby z powrotem ta hala odżyła i cały ten ośrodek, gdzie to wszystko było odremontowane dosyć niedawno. Z drugiej strony też się tak naprawdę rozwodzimy nad kalami, a ludzie stracili też domy. Inne rzeczy. No wielka, wielka tragedia, nie tylko sportowa, ale też taka humanitarna. Tak, dokładnie, tragedia ludzka. Też pamiętamy, co się wydarzyło w Prudniku, też zalało słynny obuwnik, czyli Hale Pogoni Prudnik, gdzie przecież Bartłomiej Ratajczak w pierwszej lidze jeszcze rzucał game winnera w meczu Górnika z Pogonią kilka lat temu. Nieprawdopodobne emocje. Też przecież w Kłodzku Górnik w drugiej lidze rywalizował z drużyną Nysy, no w pierwszej lidze nawet, więc no to były czasy takie nieodległe, a już wiem, że oba ośrodki tak naprawdę są pod wodą, mocno no i sytuacja ucierpiały. Bardzo trudna. Tak, sytuacja bardzo trudna i cała brać koszykarska, chcielibyśmy, jak mamy taką możliwość, powiedzieć to przed kamerą, wspierajmy wszelkie możliwe zbiórki, żeby jak najszybciej ci ludzie stanęli na nogi, żeby to życie wróciło do normalności. Jak tylko będzie to możliwe, to na pewno jako klub, myślę, że z Bartkiem przygotujemy tutaj kolejny obóz sportowy właśnie w Kłodzku, bo bardzo miło wspominamy całą tą historię. Świetni ludzie, świetna infrastruktura. Walczymy wszyscy razem i trzymajcie się, jesteśmy z Wami. Dokładnie, wspominałeś o szkoleniu, o tych klubach młodzieżowych i to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, czyli koszykówka młodzieżowa, temat szkolenia, temat nomen omen rzeka, no bo wiemy, że to jest tak trudny naprawdę temat, bardzo trudny temat, można o nim mówić. Mamy przygotowanych kilka bloków tematycznych, żeby tutaj sobie poukładać trochę tę dyskusję. Możemy sobie zacząć od rocznika 1997, bo to był rocznik Górnika jakże efektowny. To był rocznik, który dotarł do finałów Mistrzostw Polski w 2015 roku. Jako juniorzy zawodnicy z tego rocznika grali wśród najlepszych 8 drużyn w kraju. To był wielki sukces skromnego jednak klubu finansowo, też klubu, który no, jeżeli chodzi o te finały, był no, ten skład bardzo regionalny. Tam nie było żadnego zawodnika sprowadzanego z innych klubów. Tutaj taka podobna sytuacja, jak kiedyś właśnie rozmawialiśmy o tym Górnik w 1995 roku był mistrzem Polski, polskim mistrzem Polski, dlatego znam dużo, że tylko polscy zawodnicy grali. Tutaj można nawiązać do takiej historii, jakby, że są tylko i wyłącznie zawodnicy związani z regionem. Nie było nikogo, że tak powiem, sprowadzonego, co jest bardzo nagminne w kategoriach młodzieżowych, już od kadeta albo nawet młodzika, gdzie dzieci mają po 13 lat i tam 14 opuszczają. Jest to wielkie ryzyko rodziców, zarówno i też dzieciaków, no bo to też ma podłoże nie tylko sportowe, uda się czy się nie uda, ale tam wchodzi w grę nauka, jakaś dyscyplina, tak. Tu już trzeba sobie samemu prać skarpetki, robić śniadanie, obiady, no niektórzy nie są na to przygotowani, ale rodzice decydują się na takie ruchy.
Oczywiście, mówię, ze zmiennym skutkiem w tym wszystkim. Więc ten rocznik naprawdę był wyjątkowy. To była naprawdę wyjątkowa rzecz, żeby znaleźć się w takim gronie. Ja mogę dwa słowa powiedzieć, bo na same finały jakby zostałem, że tak powiem, zaproszony do współudziału w tworzeniu drużyny, czyli byłem drugim trenerem. Pomagałem Pawłowi Domorackiemu trochę tam w obronie. Ogólnie, bo to wielka chwila i historia jest o tyle fajna, bo pamiętam, jak pracowałem w Górniku, w grupach młodzieżowych miałem trening, a po moim treningu, bo to było jakoś w tygodniu, juniorzy grali ostatni mecz z WKK na czwartym liceum. Mam to tutaj opisane, tak. Legendarny mecz. Legendarny mecz. I wtedy Paweł powiedział, kurde Michał, zostaniesz, pomożesz mi. A ja tak, wiesz, po treningu jeszcze pamiętam, moja żona, wtedy nie była moją żoną, mówi, kurde Michał, śpieszymy się, ale ja mówię, wiesz co, pomogę, nie? No i tak się stało, że ten mecz wygraliśmy. A wtedy w składzie Rutkowski, Wilk, no, Jędrzejewski, Kibilszy Kobel. Nie było, albo Kobel, dokładnie. Kobel, więc tutaj naprawdę mocna ekipa, która zdobyła później mistrza Polski tak naprawdę w tym roczniku w juniorach. Więc tak zostałem jakby namaszczony na drugiego trenera. Paweł później bardzo chciał, żebym pracował z nim. No i pracowałem z nim do końca, czyli do ostatniego meczu finału w Radomiu. To był mecz o ze Śląskiem Wrocław. O siódme miejsce. Tak, to były te finały, 8 drużyn w finale, tak. Dwie grupy, tak. Tam była rywalizacja. Ale jakby fenomen tej drużyny był taki, że ona była taka nie tuzinkowa bardzo, w sensie nie była schematyczna. Tam nie było jakiegoś wysokiego zawodnika, nie było typowego rozgrywającego, nie było jakiegoś tam typowego strzelca. Oni jako kolektyw stworzyli naprawdę super zespół, walczący przede wszystkim, bardzo walczący, ale to ma takie podłoże właśnie, że oni byli już ileś tam lat ze sobą, bo wcześniej był sukces w Młodziku, tak? Tej drużyny. Tak, oni czwarte miejsce w Polsce, 2011 rok, tak. Dokładnie tak. I tutaj później w kadetach, tam gdzieś chyba w półfinałach oni odpadli, nie? Ale oni cały czas grali ze sobą. Tam takie było, takie tak naprawdę trio czy czterech nawet zawodników. To był Łukasz Kołaczyński, to był Maciek Krzymiński, to był Damian Durski. Był też Bartek Schmidt. Był Bartek Schmidt z rocznika 98. Tak, o rok młodszy. No i ten wszędobylski tak naprawdę jezior. Marcin Jeziorowski, który mając 1,80 m, nie wiem, wtedy 5 wzrostu, gra na pozycji numer 4, nie? Który bronił, tak, bronił Michała, tak, Kolendę. Tak, tak. Do tego meczu też musimy nawiązać, tak, bo tutaj jest... Kurczę, to jest niesamowite, jak oni walczyli i nikt oczywiście na nas nie stawiał w tym wypadku, ale tą siłą charakteru, taką, jak można powiedzieć, tym wałbrzyskim charakterem, no doszliśmy do samego ścisłego finału, gdzie półfinał mistrzostw Polski, bo trzeba sobie jakby widzom może wyjaśnić, że rozgrywki centralne w grupach młodzieżowych to są ćwierćfinał mistrzostw Polski, czyli spotykają się najlepsze zespoły z województw, tam po 4 zespoły podzielone na grupy. Później jest przesianie, czyli połowa drużyny odpada, połowa gra w półfinałach. I to zostaje też 16 drużyn w turnieju, tak, półfinałowym, no, i 8 finałów. 8, później znowu połowa jest jakby, też są losowane dwie grupy, ale już jakby to trwa dłużej i to jest w jednym miejscu. No i my te półfinały przeszliśmy po prostu jak burza. A mijaliśmy, czy to w ćwierćfinałach, w półfinałach takie nazwiska jak Oleg Dziewa, Bartek, nie Bartek, tylko Michał Tomczak. Tak? Tak, zawodnik, tak, który też, tak, w Śląsku był, teraz jest ciągle w Ekstraklasie, w Czarnych, Słupsk, był Treflu. Ja pamiętam tak, jak spaliśmy w Starogardzie Gdańskim i w pokoju tam chłopaki, Oleg Dziewa dopiero co zaczął przygodę z koszykówką. To był Moskonik wtedy. Tak, bodajże rok trenował. I pamiętam, szykowaliśmy taktykę, bo też było jednym z moich zadań, żeby szykować taktykę pod zawodników. Oglądaliśmy, analizowaliśmy, robiliśmy wideo z Pawłem, kogo powstrzymać, kogo odpuścić, no bo musieliśmy kalkulować, tak jak mówiłem, no zespół nie był też, nie mieliśmy takiego typowego zespołu, że mówię, jest jakiś, nie wiem, jeden wysoki, jeden taki, drugi taki, tylko musieliśmy wszystko sobie gdzieś tam mocno kalkulować. No i tą taktyka była bardzo ważna dla nas, no i tą taktyką żeśmy tam Olka mocno dusili. No i udało się wygrać drugi mecz, no trzeci mecz z gospodarzami przegraliśmy, ale to nie miało znaczenia, bo awansowaliśmy dalej, a w półfinale, no wielkie kluby, tak, Tref Sopot,
z braćmi Kolenda na czele. Tak, był też tam Damian Szczepanik, który później występował w pierwszej lidze. Oglądaliśmy go na parkietach przeciwko Górnikowi, chociażby w Polonii Bytom. Tak. Był też Damian Ciesielski, który jest etatowym pierwszoligowcem. DKP Pelpin, Miasto Szkła Krosno, AGH Kraków. Był Olaf Wysocki, który później grał w Śląsku, tak, Wrocław. Miał być, nie wiem, co tam się teraz z tym zawodnikiem dzieje, ale przez chwilę był w Śląsku na takim, po tych półfinałach trafił w późniejszych latach właśnie do Śląska, gdzieś tam do tej maszynki mielącej tak naprawdę zawodników. Nie wiem, czy się odnalazł, czy nie, ale pamiętam, że był i chyba nawet liznął tam parkiet w pierwszej lidze. Ola Wysocki chyba był wtedy w Rusnowie Warszawa, tak? W tej drużynie, z którą grywał za Wajsie. Turniej był w Warszawie. Tak, turniej był w Warszawie. A pozostali, o których mówiłem, to był Tref Sopot. Był Tref Sopot. No i tutaj Tref był murowanym faworytem. I słuchajcie, była taka historia, że oczywiście patrząc na drużynę, że tak powiem, z metra ciętą, ja to przeżyłem też w tym sezonie poprzednim, do tego nawiążemy, no to zawsze jest taka, ci to się przewrócą, jak tupniemy nogą, nie? No, czyli tego Łukaszka, ważącego 40 kilo, że tak powiem, chudziaka, no i taki początek był. Początek był, bo tam były Bęcki. 11-31 w pierwszej kwarcie. Dwucyfrowa przewaga. No i przerwa się totalnie odmieniła. To jest piękne koszykówki młodzieżowej. Ja niejednokrotnie rodzice zawsze powtarzają mi, trenerzy, ale emocje gdzieś tam przy jakiejkolwiek grupach młodzieżowych, bo tak jest, to wszystko, nie ma faworytów, wszystko się zmienia w kalejdoskopie. No i my bodajże chyba 12 punktami. 10 punktami. To był kwiecień 2015 roku, 84-74, wielki mecz Damiana Durskiego, wtedy 27 punktów, 7 zbiórek triple i 7 double. Asyst. Tak, nie. Blisko był triple double. Ja pamiętam, że Damian taki troszeczkę z cienia zawodnik, bo nie grał tam w kadrze, bo zawsze był ten Maciek Krzymiński, zawsze był Jeziorowski, zawsze był Kołaczyński, tak jeszcze był Szymanowski. Oni grali w kadrach, a Damian gdzieś tam sobie powoli z tylnego krzesła, tak jak w kolarstwie. Gdzieś z tyłu, w tej grupce mocnej, powoli hop, hop, hop skakiwał, kolejny pokonywał swoje bariery, jakby to. I to tym meczem udowodnił, że on jest liderem. Tak, że on jest liderem i on będzie nadawał ton. No, historia się napisała sama, no wiemy, Damian został MVP pierwszej ligi. Tak, finałów. Tak. I tutaj właśnie jego też skreślali, jego gdzieś tam. I ta historia jest piękna właśnie jego, że ta młodzieżowa, że on po tych szczeblach powolutku każdego. Dzisiaj, jutro ciebie pokonam, pojutrze ciebie, a jeszcze za miesiąc będę jeszcze lepszy od ciebie. I to jest właśnie historia Damiana. Z czego wynika fenomen Damiana Durskiego? Bo to jest tak naprawdę jedyny chłopak z tej grupy naprawdę zdolnych zawodników, który przebił się do tej poważnej koszykówki. Jak myślisz, co miał Damian, czego nie mieli pozostali z tej grupy? Tam jest dużo czynników. Damian przede wszystkim i ma do dzisiaj taką determinację. Chłopcy jak Łukasz Kołaczyński czy Maciek Krzymiński w pewnym momencie gdzieś nie wytrzymali chyba tego ciśnienia tutaj, bo to było dosyć tyle źle trochę było trafione, bo chociaż była trzecia liga, wiesz, no przeskok z młodzieżówki do seniorskiej drużyny jakiejkolwiek, to jest ciężka sprawa. Mhm. Nie? Damian to wytrzymał, grał w trzeciej lidze, powolutku potem był w drugiej lidze, no i tak stawał się powoli liderem tego wszystkiego. System go później, poznał ten system, wiedział jak trenować. No i przede wszystkim Damian jest taką osobą, która nie da sobie nadmuchać w kaszę. To jest bardzo ważne. Nie? A tamci się po prostu poddawali. Trenowanie z Rafałem Glapińskim na przykład, nie? To jest mega wyzwanie. Mhm. I oni wtedy byli młodzi. Rafał daje rady, ale daje rady takie, że wyciągać te konsekwencje od nich. Nie? I oni pewnych rzeczy też jakby... Skurde, ja jestem topowym graczem w juniorach, co ja będę tam, wiesz, tutaj się szarpał. Nie? Jest jeden, drugi, bo tam na tą pozycję akurat było dużo osób. No i w pewnym momencie gdzieś im się ta koszykówka znudziła. Nie? Szkoda tego, bo ci chłopcy naprawdę fajnie, zwłaszcza Maciek Krzymiński, który świetnie rzucał za trzy i mówię, był takim atletycznym chłopcem. No gdzieś tam się pogubiło, ale on potem poszedł chyba na studia, to gdzieś tak, tam był w Poznaniu, tak, krótko, Poznaniu, tak. I tam też jakieś chwile na Politechnice w drugiej lidze. I się skończyło. No i został ten Damian, tak? No Bartek Schmidt też miała być nadzieja taka wielka. Dokładnie, mamy grafikę z tym związaną. Jak graliśmy w trzeciej lidze, jak grałem w Górniku,
ten taki sezon, który można jakby puścić w niepamięć, ten początek, no to później trener, który wtedy prowadził, próbował tych młodszych zawodników. Ja pamiętam, mieliśmy taką zagrywkę, gdzie z Bartkiem pick and rolla zagrałem. To różnica jest między nami jest duża, w wieku 15 lat chyba. No i graliśmy i on wtedy grał, nie? W trzeciej lidze już, tak, nie? Mając tam niewiele lat, a później, no mówię, no czasem też trzeba wiedzieć, w którym miejscu się odnaleźć, mieć trochę tego szczęścia, tak jak w życiu, nie? Tak, właśnie o tym wspominałeś, tych chłopakach, którzy przebijali się do pierwszej drużyny Górnika. No i mamy taką grafikę, która mówi właśnie o tej liczbie meczów chłopaków z rocznika 97, czy też Bartka Schmidta z 98 w pierwszej drużynie. Czy to w pierwszej lidze, w ekstraklasie, jeszcze nie, wiadomo, ale czy też w drugiej. No bo Górnik przecież przez lata też w drugiej lidze występował. No i Damian Durski już ma na koncie 303 mecze pierwszej drużynie. Marcin Jeziorowski, 86 meczów. To jest ciekawa historia, bo to był chłopak, który no, był gdzieś tam bardzo z cienia wyciągany, który nigdy nie był super strzelcem, nie miał jakiegoś wielkiego talentu do koszykówki, ale o nim zawsze krążyły takie głosy, że on świetnie rozumiał taktykę, że on na treningach bardzo pomagał, bo rozumie grę, rozumie koszykówkę, był taką osobą, która na tych treningach była przydatna. I tak jak mówisz, pokrywał różne pozycje. Tam, gdzie były braki, tam Marcin wskakiwał i pomagał tej drużynie. Marcin był wszechstronny. To tak jak powiedziałeś, no, był taki wszechstronny, ale w niczym nie był jakiś wybitny, ale był walczakiem i każdy trener chciałby mieć takiego zawodnika na treningu, który dzisiaj kryjesz piątkę, dzisiaj kryjesz trójkę. Wiedział jak na tej pozycji się poruszać. Tak, wiedział jak na tej pozycji się poruszać i też myślę, że zaakceptował swoją rolę. Po prostu zaakceptował swoją rolę bycia gościem powiedzmy do treningu. Ja coś o tej roli też trochę wiem, więc jeżeli szybko sobie to poukładasz w głowie, no to tak jest. Wiemy, że Marcin później próbował sił, na pewno grał w MKS-ie, tak, grał w trzeciej lidze. I tam już punktów zdobywał sporo. Tak, tak był Kłodzku, jeden sezon był w Nysie Kłodzku, w drugiej lidze. No, tak. I tam też chłopcy byli, więc mówię, jak też... Zadaniowców jest dużo, nie? Kiedyś pamiętam, kurde, co ta drużyna ma samych zadaniowców, nie? Muszą też być jakieś postacie, które są odpowiedzialne za zdobywanie punktów, a nie tylko od obrony, czy od jakichś takich łatań dziur, nie? I tutaj kolejną osobą, o której nie powiedzieliśmy z rocznika 97, jest na przykład Michał Kaczuga, tak? Tak. To jest świetnie broni. Tak. Ale to gość miał tylko prawą rękę, do dzisiaj ma, ale jest niesamowitym walczakiem, jest niesamowicie silny i to jest taki kolejny gościu, który, kolejny zawodnik, który w tej drużynie był bardzo podobny. Bo ci wszyscy chłopcy, zresztą drużyny jakby tworzone przez Pawła są takie bardzo, bardzo dobrze bronią, dobrze biegają, są takie fizyczne i ci rozgrywający i właśnie no, oni tacy byli, nie? Tak, Michał Kaczuga 28 meczów w pierwszej drużynie, to było w drugiej lidze, kiedy Górnik awansował do pierwszej ligi, sezon 2017-18, on był takim zadaniowcem właśnie od obrony, 10 minut średnio w każdym meczu. I też słuchaj trenera właśnie... Radomskiego. Wydaje mi się, że tym chłopcom do końca nie było dane szansy. Nie? Bo skoro na etapach młodzieżowych Michał Kaczuga był w cieniu, Marcin Jeziorowski powiedzmy później też, i nagle oni się odnajdywali w pierwszych drużynach i byli przydatni, no a taki, mówię, Łukasz Kołaczyński czy Maciek, chociaż Łukasz w drugiej lidze będzie grał teraz, tak? W Sudetach Jeleniej Góry. O, to nie widziałem, to ciekawa historia. Tak, więc jakby nie ten. Ale ja tylko tych dodam. Chłopców znam, wiesz, z tych turniejów, ze Steel Bayou, oni grają na Alcatraz, przychodzą, są sympatyczni, koszykówką, nie żyją koszykówką w sensie, że to nie są te czasy, jakie my mieliśmy, bo świat idzie do przodu, ale uczestniczą, cały czas są, że tak powiem, w gazie, nie? Tak. Takim koszykarskim. Łukasz Kołaczyński, 15 meczów w Górniku w pierwszej drużynie, Maciek Krzymiński, o którym mówiliśmy wcześniej, 50 spotkań w pierwszej drużynie. Bartek Schmidt tylko jeden mecz w pierwszej drużynie na poziomie drugiej ligi oraz wyżej, no już go nie widzieliśmy. No jeszcze był Dawid Tyszka, 8 meczów, to jest rocznik 99. Tak. On był tak trochę z doskoku w tej drużynie 97, więc on też miał okazję się zaprezentować w drugiej lidze. Ale też ja może jeszcze tylko dodam o tym meczu w czwartym liceum, o którym mówiłeś wcześniej, no bo to była niesamowita historia. Górnik musiał wtedy wygrać z WKK Wrocław, żeby w ogóle mieć jeszcze szansę i myśleć o tym, by grać wyżej, by awansować do ćwierćfinałów. I oni no nie byli wtedy w takiej pozycji, że są faworytem, no bo WKK było bez porażki. Było drużyną absolutnie nie do pokonania wtedy, a jednak czteropunktowe zwycięstwo Górnika w czwartym elo 65-61, 22 punkty Bartka Schmidta w tamtym meczu, do tego 12 zbiórek tego gracza.
końca. Łukasz Kołaczyński wtedy świetny mecz, 20 oczek kapitalnie wtedy zagrał, a Damian Durski, o którym przecież mówimy, którego znamy, którego cenimy, wtedy 8 punktów, 2 na 10 z gry. A więc to nie było jakieś jego wybitne spotkanie. Albo Marcin Jeziorowski, o którym tyle dobrego powiedzieliśmy, nie punktował w tamtym meczu. Oni się świetnie uzupełniali właśnie. Ten zespół był taki, że jak komuś nie szło, to robił to ktoś drugi. Nie? I to jest kolektyw. I oni poza parkietem też byli kolegami. Świetnie się dogadywali. Ja myślę, że tutaj jest. Oni chodzili razem. Był ten projekt klas sportowych. Mhm. Dzisiaj go nie ma, dlatego źle to wygląda. Powinno to być i oni byli w jednej klasie, trenowali, tak, mieli też jakby treningi w trakcie zajęć szkolnych. Myślę, że to bardzo dużo procentowało w tym wszystkim. Mhm. Nie? Tak, i jeszcze oni w Młodzikach w 2011 roku był ten sezon, kiedy to WKK zawsze było groźne. No, mieliśmy problemy pokonywać WKK, tą pierwszą drużynę. Wiesz dobrze, jako trener młodzieżowy, że to jest bardzo silny zespół, ale ten rocznik jako jedyny naprawdę potrafił z nimi rywalizować, no bo w tych Młodzikach jeszcze przegrali jednym punktem w meczu w hali przy Placu Teatralnym, w tej legendarnej hali, której już nie ma. Wtedy po dogrywce ta porażka 63-64 z drużyną WKK, która była potem mistrzem Polski Młodzików, a więc oni byli w stanie rywalizować jak równy z równym z najlepszą drużyną w Polsce później. No wiemy, Górnik, mówiliśmy czwarte miejsce wtedy, w tamtym roczniku, ale ten mecz był legendarny, no bo tam Michał Kapa, nie wiem, czy pamiętasz takiego gracza WKK, tak. 39 punktów wtedy w tym meczu w Młodzikach, no i punkty na sekundę przed końcem WKK wtedy w dogrywce na wygraną, a więc legendarny mecz. To są te trzy mecze, które definiowały trochę ten rocznik 97, czyli Tref Sopot, o którym mówiliśmy, było WKK Wrocław w 2011 i ten 2015 w czwartym liceum, ale jeszcze mówiliśmy trochę o tych półfinałach w kadetach tego naszego rocznika 97, te U16 rozgrywki, były u nas. To były u nas półfinały, tylko to były takie rozszerzone, było więcej tych drużyn, chyba 8 aż drużyn, sporo tych meczów. To też znajomi z pierwszej ligi. Tak, było tam mnóstwo ciekawych chłopaków. Patryk Stankowski, tak, to Opalenica. Basket Team Opalenica, dokładnie, tak. Mikołaj Kurpisz wtedy, wielka gwiazda teraz, no, pierwszoligowa. No to wtedy właśnie drużyna z Opalenicy oraz znowu ten Tref Sopot. Stopierzyński chyba jeszcze. Tak, brat, był Hubert Stopierzyński, brat Mikołaja, który w Górniku występował, ale wtedy właśnie my odpadliśmy przegrywając z Basket Teamem Opalenica oraz Treflem Sopot. Znowu ten Tref nam się przywinął i teraz... No możemy sobie powiedzieć, no nie, to nie był dany sezon, półfinał, nie weszliśmy do najlepszej ósemki, ale zaraz, Tref wtedy zdobył wicemistrzostwo Polski, a Basket Team Opalenica, z którym przegraliśmy w Wałbrzychu, zdobył brązowy medal, a więc to naprawdę były bardzo silne zespoły. Trudna grupa. I tutaj też warto zaznaczyć właśnie, że te regiony, w których występujemy, różnią się w Polsce pod względem poziomu sportowego. Mhm. I na przykład region dzisiaj Dolnośląski zawsze był mocny bardzo. Tak zwany region Wrocław, tak? Tak, to jest województwo lubuskie, tak, i dolnośląskie. Tak, mamy takie zespoły jak Zastal Zielona Góra, Śląsk Wrocław, WKK Wrocław. Na etapie juniorskim czy kadeta to są takie dwie najbardziej prestiżowe kategorie młodzieżowe. Ciężko wyjść, ale z tego względu, ale dzięki jakby poziomowi, który mamy, bo nie wszystkie województwa, nie ze wszystkich województw wychodzą cztery zespoły. Mhm. Jeżeli są rankingowo wysokie, to wychodzą cztery. No i między innymi przez to, że te drużyny są dobre, my mamy ten czwarty seed, tak, na który możemy liczyć. Tak. I tutaj się gdzieś tam drużyny biją o to, ktoś, kto ma fajny rocznik w jakimś tam mieście, dzieci są powiedzmy niewybrakowane, niezabrane, no to idzie walczyć. No i później jak trafisz dobrze na słabsze drużyny, powiedzmy, bo tam z reguły podkarpackie czy podlaskie zespoły są, nie ujmując oczywiście nikomu, są różnie z tym poziomem, można grać. No. Tak, zobacz, wymieniłeś Zastal, wymieniłeś Śląska, WKK, a przecież był taki czas, że nawet Chromik Żary miał naprawdę mocną grupę, już tego klubu nie ma w tej formie. Ale no, ten Chromik Żary był też mistrzem Polski kadetów, dobrych młodzików, parę lat temu, to już rocznik 99, to już minęło trochę lat, ale jednak mały klub Żary, a jednak mistrzostwo Polski było. No tam fajną tą koszykówkę robią, nie do końca fair czasem. Słyszałem dużo o tym. Ja mówię, już się tutaj spotkałem, ale ze względu na to, że pracuję w mniejszym klubie, to później jak przejdziemy, będziemy rozmawiać o MKS-ie, to takich parę anegdotek mam co do nas. Ale tak, ja jakby bardzo cieszę się, że powstają takie, znaczy nowe, no to też nie jest nowy klub, ale na przestrzeni tam powiedzmy nie ma jakichś wielkich tradycji seniorskich, że te kluby, takie szkółki powstają w małych miastach. To jest wielki szacunek dla tych ludzi, którzy tam robią koszykówkę,
Teraz mamy przykład na przykład Jelenią Górę, gdzie jeden z braci Niesiobskich zrobił sobie klub NBA tak naprawdę, czyli Niesiobskiej Basketball Academy. Oczywiście są te animozje, tak jak i my mamy tutaj z podbieraniem dzieciaków i takimi rzeczami, tego nie unikniemy, ale myślę, że to tylko impuls po to, żeby, czy też organizacyjny, czy też sportowy. I teraz ja jako pracujący w klubie MKS-u Basket Szczawno nie muszę jechać do Gorzowa Wielkopolskiego, tylko jadę dwa razy do Jeleniej Góry, tak? I mam mecze też na takim samym poziomie i to jest fajne, że im więcej koszta, będzie, tak, mniejsze koszta, tak. No bo tutaj jednak te koszta to odgrywają kolosalną różnicę w budowie całego klubu, wszystko tak poszło do góry, a jednak jak tych klubów mamy tutaj więcej skomasowanych, to często jest tak, że gramy. Dlatego Wrocław też jest taki cwany, oni sobie zawsze robią grupę wrocławską, tramwajami sobie tak, objeżdżą, tak. Nie? A my musimy dymać po całym województwie. Nie? A przecież doszła nowa drużyna Orły Wrocław, tak. Łukasza Grudniewskiego, trenera tak. Doskonale znanego. Jest Basket, jest Śląsk, jest WKK. No Gwardia Wrocław jeszcze. Gwardia tak? Wrocław, tak, coś tam pomyka, więc jest tego, oczywiście ja się cieszę, no bo im więcej tych klubów, no to tym więcej dzieci gra, tak. Mhm. Jest kogo wybierać, jest tak? Kogo wybierać. I kończąc jakby ten wątek rocznika 97, jeszcze zacytuję Damiana Druskiego, bo miałem okazję rozmawiać z nim rok temu, jeszcze dla dwutygodnika Wiesz Co. On wtedy powiedział właśnie trochę to, o czym ty mówiłeś, trochę o tym jego charakterze. On mówił wtedy, niemal wszystkie wolne chwile spędzałem na boisku, o swoim dzieciństwie oczywiście, dorastaniu. Potrafiłem grać po 8 godzin dziennie, gdy reszta w tym czasie siedziała w domu i grała, ale na komputerze. Jestem takim człowiekiem, tutaj cały czas oczywiście Damian, który gdy sobie coś postanowi, to za wszelką cenę do tego celu dąży. Moim celem była gra w pierwszej drużynie. No i to jest ta determinacja, o której mówiłeś, Damiana, więc on to osiągnął. Co ja mam... Też pracowałem z Damianem, bo kiedy, ja nie pamiętam, czy to była moja inicjatywa, czy jego, ale z tego, co pewnie wyczytałeś, to bardziej jego inicjatywa i pomagałem mu przygotowywać się do sezonu indywidualnie. Chodziliśmy na Orlika, braliśmy wszystkie przyrządy, które były potrzebne i tam sobie gdzieś, ja nie mówię, że to na jakąś wielką skalę było, ale Damian bardzo, bardzo sumienny zawodnik, no ale no to tą sumiennością właśnie sobie wszyscy otwierają drzwi do wielkiego świata, a jest taki słynny trener, już nie pamiętam, który, nie wiem, czy to Tabak, nie powiedział, że w tych czasach już, jak już masz charakter, to już masz talent. Mm-hmm. No, to jest mądre. I tu jest, kiedyś więcej osób miało, powiedzmy, charakter, teraz jest coraz trudniej, bo więcej pokus jest dla tych dzieci, żeby, ale jak masz determinację i charakter w dążeniu, znaczy determinację w dążeniu do celu plus charakter, no to wszystko, the world is yours. Mm-hmm. No właśnie, to był wątek Górnika. Teraz przechodzimy sobie płynnie już bardziej do ciebie, do twojej obecnej pracy. Mm-hmm. No ale musimy zacząć od początków, czyli co cię w ogóle skłoniło do pracy z młodzieżą w koszykówce? Co? W koszykówce z pracą z młodzieżą po połączeniu klubów KK Wałbrzych i Górnika, wtedy JKKS Górnik, dostałem propozycję poprowadzenia drużyny młodzieżowej. Trochę tak naprawdę dostałem że tak powiem, taką drużynę mocno posklejaną, takie, nie chcę tutaj brzydko mówić i tam nikogo obrażać, ale to tak jakby trochę, dobra, masz ich, poprowadzisz, wiesz. I to też był jeden z czynników takich, których przekonali mnie, żebym te drużyny połączył. Mhm. Bo stałem na czele organizacji drużyny KK Wałbrzych, wtedy najlepszej drużyny, najwyżej stojącej, bo byliśmy o parę punktów od gry w drugiej lidze. Ale mówię, życie pokazało tak, żeśmy drużynę połączyli, no i dostałem w spadku drużynę juniorów. No i tam ta drużyna juniorów i od tego się zaczęło, ja nie miałem żadnego doświadczenia jakby trenerskiego, była mocno nieposkładana, trenowaliśmy w 8 osób, to takie osoby jak bracia Ciurusiowie, Szymon Jaskulski, rocznik 95. To był 95, tak. I rocznik 96, Mateusz Pilarczyk, Szymon Kurzepa, to byli chłopcy, którzy przychodzili na treningi w 8 tak naprawdę. I słuchaj, do tego brałem kadetów, właśnie wrócimy do rocznika 97, często Łukasz Kołaczyński, Maciek, czy Damian Durski, czy Bartek Schmidt pomagali mi, żebyśmy jeździli w 12 na mecz. I słuchaj, była taka historia, że my żeśmy zajęli trzecie miejsce. Ja potrafiłem wygrać wtedy z Mocnym Turowem z Gorzelec. Wygraliśmy z Zastalem Zielona Góra. Mm-hmm. Zajęliśmy w rundzie zasadniczej trzecie miejsce, gdzie, mówię, drużyna, którą wszyscy skazywali na porażkę. I doszło do takiego kuriozum, nie wiem, czy ten przepis jeszcze istnieje, że jak drużyna
która uczestniczy w rozgrywkach, ma kogoś w szkole mistrzostwa sportowego, to musi rozegrać baraże z drużyną tam numer 3, czyli pamiętam z nami. Pamiętam to, tak, tak. Mhm. Bo tam był taki Kaczmarek bodajże, czy był jeden chłopak, ze Stalu Zielonej Góry, taki rozgrywający. Był w SMS-ie, tak. I pamiętam trener Onufrowicz, taki oldschoolowy, fajny trener, który dzisiaj prowadzi. Tak, mistrzostwo Polski ze Stalem. Jeszcze Filip Matczak wtedy, jego wychowankiem jest Tomek Gielo. Przegrał z nami ten, bo to na Placu Teatralnym i tam chodził, paznokcie zbierał, ale mówiła, młody, jeszcze się spotkamy, poklepał mnie. A ja mówię, co mu chodzi? Ja już tam święciłem, mówię, kurde, ten, a się okazuje, że z mojej niewiedzy wynikło, że musimy się spotkać jeszcze raz. Mhm. No i życie już pokazało, jadąc do województwa lubuskiego, na takim etapie meczu nie wygrasz. Jest bardzo ciężko. Przegraliśmy tam dosyć wysoko. Ale to był dwumecz chyba, tak? I dwumecz. To decydował tak, tak, różnica punktów decydowała. Tak. Pojechaliśmy tam też trochę źle, bo w dwie grupy, więc jedni musieli czekać na drugich. Nie był to taki wyjazd, że powinniśmy pojechać busem, zamknąć się, ale jednak koszty, o tym czyśmy rozmawiali, robią różnicę, bo tam dwie młodzicy i juniorzy grali mecz po meczu, więc tak to wyglądało. No i przegraliśmy tam bardzo, bardzo. Sędziowie, ja tylko wstałem z ławki od razu, jeszcze pan nic nie zdążyłem powiedzieć. Faul techniczny to są też po prostu sceny sędziowskie w kategoriach młodzieżowych są różne. Województwo. Zresztą się przekonałem w zeszłym tygodniu, jak byłem w Opolu. Inne w ogóle przepisy w kategorii U14 niż w województwie dolnośląskim, opolskim. Inne piłki, więc w ogóle to jest nieujednolicone, to taki same przepisy. No i co, przegraliśmy tam chyba z 30 punktami, tutaj wygraliśmy, przyjechaliśmy, on już tam ten, jakoś chyba 5 czy 6 punktami, no i jednak nie awansowaliśmy dalej. Szkoda, ale ja się bardzo cieszyłem, się okazało, że kurde, dostałem drużynę i to taką drużynę niewiele jako młody trener. Niewiele byli młodsi ode mnie ci chłopcy, z którymi później też mnie nawiązał kontakt i do dzisiaj mam świetne relacje, na przykład z braciami Ciurusiu, Marcinem i Mateuszem, naprawdę. Bracia bliźniacy, tak, też bracia bliźniacy, historia. Świetnie się z nimi dogaduję i są fajnymi chłopakami, gdzie nikt na nich nigdy nie stawiał w tej koszykówce, zawsze byli gdzieś tam z boku, a ja, wiesz co, wydaje mi się, że zrobiłem tak, że mieli fan z koszykówki. Ja bardzo chcę właśnie wśród tych chłopców, że oni mieli ten fan, zarażałem ich tą koszykówką i od tego są, wydaje mi się, ten wynik. No i później jakoś to tak przechodziło, miałem później grupę taką w Górniku, dostałem grupę bardzo fajną, rocznika 2005, tam było dużo chłopców, między innymi Maksiu Karwik, Kuba Warmiło, czyli jakby synów trenerów, więc Łukasz Kowalski, przepraszam, Patryk Kowalski, starszy z braci, to była fajna grupa, ale tam nie dogadywaliśmy się po prostu, do końca nie pasowało mi zarządzanie tym wszystkim. Tak, Max Karwik później w WKK Wrocław, tak, gdzieś tam jako zawodnik. Natomiast Kowalski w Treflu, tak? Tak, tak, tak. Oni potem jakby równolegle, nie w tym roku jak odchodziłem, ale rok wcześniej powstał klub w Szczawnie Zdroju, bo powstała hala w 2015 roku, 16. No i tam Bartek miał grupę i kiedy dowiedział się, że zrezygnowałem z pracy, postanowił mnie zatrudnić do siebie. Bartek Józefowicz. Józefowicz, tak. Były Bartek Józefowicz, tak. No i do dzisiaj jestem 8 lat, 9 rok w MKS-ie Basket Szczawno-Zdrój i co się okazało, stworzyliśmy ośrodek szkoleniowy naprawdę na wysokim poziomie, bo sędziowie już wiedzą, gdzie leży Szczawno-Zdrój. O, no właśnie, to jest ciekawe. Bardzo ważne, bo niejednokrotnie, gdzie pojadę, to się pytają, a ja już byłem kiedyś już taki sarkastyczny, że powiedziałem, że w Kalifornii. Musi sobie zerknąć sędzia i sprawdzić. I się śmiałem, bo my uczyliśmy ludzi geografii. To jest nieprawdopodobne w regionie. To jest nieprawdopodobne, bo możesz mi uwierzyć, że komisarze, sędziowie podchodzili w przerwie i pytali się, ci chłopcy naprawdę świetnie grają w koszykówkę, nie? Skąd wy jesteście? Gdzie to Szczawno jest? Bo ja zawsze myślałem, że gdzieś na Śląsku, czy gdzieś tam. A tu się okazuje, że taka historia, no to dosyć świeża historia, to się przewinęło przez te wszystkie lata. No i tam postanowiłem, część chłopców poszło za mną, jeszcze Alan Stokniałek, tam była grupa też, postanowili pójść za trenerem. Jednak
podzieliliśmy, że Bartek weźmie ten rocznik 2.5-2.6, a ja wezmę od początku, stworzę nową grupę, rocznik 2.8-2.9. I tak powstała ta kategoria moja, z którą zdobyłem 16 miejsce w Polsce w roku poprzednim. O tym sobie pewnie powiem za chwilę więcej. Tak, w którym roku poprzednim i już jakby klamra zapadła, już mają innego trenera, ale to była fajna historia. Bardzo podobna historia do tego rocznika 9.7, bo ci chłopcy się bardzo lubią, bardzo się znają. Były lekkie przeboje, bo poza trzech chłopców odeszło, takich kluczowych, a mimo to ustaliśmy i młodziku zajmiliśmy 20 miejsce, a później mówię, w kadecie 16, ale to o tym jeszcze myślę, tak, że porozmawiamy, tak. Bo ta praca trenera okazała się dla mnie w pewnym momencie czymś takim, że chcę to bardzo robić. Mam wpływ na ludzi, mam wpływ na dzieci i uczę ich koszykówki i mało tego, są efekty, bo to dzieciaki mają fan z tego. Wiesz, ile ja chłopców miałem takich, którzy przychodzili i chcieli rezygnować. Borys Szopa, który przyszedł ze Świdnicy, dlatego z początku nie chciał pojechać na obóz sportowy z nami. Ja tam mówię, spokojnie, damy radę, nie? Bo był gdzieś tam, się kiedyś sparzył. No i chłopak, wiesz, poszedł, grał u nas 2 lata. Sprzedałem mu tą koszykówkę, no takim, w takim, takiego bakcyla mu sprzedałem, tak jak nie wiem, wydaje mi się, że potrafię to robić, mam do tego talent. No i chłopak wylądował, gdzie wylądował, gra w szerokiej kadrze polskiej, w ścisłej kadrze polskiej młodzieżowej. Dokładnie, może powiedzmy sobie trochę o Borysie, rocznik 2008, to jest chłopak, który obecnie jest w WKK Wrocław, zaczyna u Ciebie. I on grał na Mistrzostwach Europy do lat 16 teraz w reprezentacji Polski, chociaż tutaj akurat z tą grą za dużo wspólnego jednak nie miał. Oczywiście wielki sukces był w reprezentacji, która pojechała na Kretę, na Mistrzostwa Europy. Tam jednak ta reprezentacja niestety bez sukcesu, 14 miejsce, niestety spadek do dywizji B, no ale Borys w tej drużynie był ostatecznie. Tylko żeby tak podsumować, no on miał tą rolę bardzo małą, był tam ostatni w rotacji, zagrał tylko kilkanaście minut w sumie w tych bodajże 7 meczach, zdobył tylko kilka punktów, ale no tak jak wspominasz, no to jest wielki krok tak, w rozwoju. W ścisłej 12, tak. Wiesz, w swoim roczniku w kraju 40-milionowym, no to o czym świadczy i to nie był wybór też w przypadku, bo we wcześniejszych rocznikach W15, chyba W14 też Borys był w kadrze, o ile się nie mylę. W kadrze wojewódzkiej też tak, oczywiście. Tak, no w kadrze wojewódzkiej tak. Ja się cieszę, bo Borys też trafił do mojego przyjaciela w Górniku, bo my go wypożyczyliśmy, bo mieliśmy taką umowę szkoleniową, że mógł grać tu i tu i grał u Rafała Lepińskiego. Z rok starszymi właśnie, z 2007 rocznikiem. Tam też się ograł. No ale te pierwsze kroki takie, w sensie no przyszedł koszykarsko ze Świdnicy, no ale tutaj pierwszy mecz w lidze spędził w MKS-ie. Jest jakby 100% wychowankiem, bardzo wdzięcznym chłopcem za to wszystko. Fantastycznych rodziców ma, postawili na to, żeby w dosyć młodym wieku właśnie, mówię, wyjechał, no i jemu się udało. Jest taka jedna chyba z niewielu osób, chociaż niewielu, no to jest jedna z takich osób, bo Borys się dobrze uczy, świetnie gra w koszykówkę i przede wszystkim jak widzi gdzieś z daleka trenera, to zawsze pomacha i przyjdzie i pogada. Super, to jest super, pamięta o korzeniach. Tak, i serducho tutaj naprawdę rośnie z tym wszystkim, a nie wszyscy mają takie tyle, że tak powiem, jaj, żeby tak zrobić. Dużo wpływu niestety mają też czynniki, tacy jak rodzice, powiedzmy, to jest przykre bardzo, nie? Że to tak wygląda. Czasem trzeba sobie sięgnąć do takich, do pamięci, kto jak zaczynał. Ja jestem takim trenerem, nie jestem jakimś, wiesz, mega fachowcem, jeżeli chodzi o taką skomplikowaną koszykówkę, ale jestem po tej stronie barykady, to też właśnie wspomniany Jean Tabak powiedział, że ja że najtrudniejszą rolę mają ci trenerzy, którzy chcą te dzieci do tej koszykówki sprowadzić, zarazić. Nie? Ja wydaje się, że jestem tą osobą, którą sprzedaję po prostu. Jestem sprzedawcą, sprzedaję dzieci. Czy bardziej psycholog niż taktyk? Tak. W tym wszystkim, znaczy, wiesz co, no jakby to się rozwija, nie? Są jakieś tam, mam swoje metody. Może jakieś książkę o tym napiszę. I dużo tych chłopców chce grać, zostają w tej koszykówce i to jest piękne. Nie? Tak, bo Borys był ciekawą historią, ale też był Olek Kaczmarek u Ciebie, chłopak z Wrocławia bodajże, tak? Którego tata przywoził do Szczawna, on grał w MKS-ie, teraz jest w Śląsku Wrocław.
No ale przecież dlaczego właśnie tata z Wrocławia, tak? Oni się gdzieś tam regionu był taki moment, że ja w pewnym momencie, jak organizowaliśmy takie towarzyskie turnieje jeszcze w mini koszykówce, Jacek Kaczmarek, to dobry kolega Bartka Józefowicza, jeszcze za czasów Gwardii Wrocław, no i prowadził taki, był jednym z pionierów Basket Kids dla dzieciaków. Bartek też miał taki, takich maluchów. No i gdzieś tam przyjeżdżali na turnieje, nie? No i ja tego Jacka złapałem, mówię, kurczę, masz taką kategorię? Ty, no mam syna takiego, który może grać, nie? 2-8, 2-9. No i przyjeżdżali na turnieje do nas takie towarzyskie. I pamiętam, miałem kiedyś zapaść w składzie i mówię, w styczniu zadzwonię do niego, mówię, bo tak te zespół to był wtedy, bo teraz są Wilki, a wtedy był Basket Kids, nie byli zgłoszeni do DZ Kosza. Ale Olek trenował z WKK, był zawodnikiem WKK. I tam jakieś animozje były Jacka chyba między innymi, że Olek nie trenował nigdzie. No to mówię, zadzwonię do niego, może by chciał przyjeżdżać do Szczawna, nie? Bo mamy fajny zespół, coś tam. No i wzmocnił naszą drużynę. Zdobyliśmy z Olkiem, pamiętam, zdobyliśmy, jak on przyszedł, bo to było po pół sezonu, trzecie miejsce, nie, drugie miejsce w wielkim finale mini koszykówki. To był bardzo duży nasz taki pierwszy klubowy sukces rocznika 2009. No a później roku i został w tym młodziku, tak? I z automatu stał się takim jednym z liderów zespołu. Więc przy tej pasareli, czyli przy takim podziale składów, no to naprawdę dawał bardzo, bardzo dużo. No właśnie, ten system pasarela, myślisz, że to jest coś dobrego, czy to jednak jest porażka? Bo to jest do rocznika U13, tak? Ten system funkcjonuje. U nas, no widzisz, Opolu był 14. No właśnie, nie? No właśnie, to jest ciekawe. To system pasarela polega na tym, że zawodnicy muszą się zmieniać, mimo to, że kwarta trwa 10 minut, dzielona jest jeszcze na 5, jedna piątka gra z jedną możliwą zmianą, jedne 5 minut i drugie 5 minut gra druga piątka. Czy to jest dobry przepis? Nie ma tutaj jakby złotego środka, bo tak, jeżeli masz dobrych 5-6 zawodników, to będziesz psioczył na pasarele i ten. Ale jeżeli chodzi o ogólne tego, żeby dzieci grały, to stworzenie jakby musisz mieć tą dziesiątkę, dwunastkę, no bo w 10, jak widzisz w 9, to jest walkover, więc jesteś jako trener do ostatnich godzin wyjazdu spocony, że będziesz miał tą dziesiątkę, więc warto zabrać dwunastkę i mieć równy zespół, bo jak masz równy zespół, no to wtedy golisz, nadrabiasz pewne rzeczy i też dużo wchodzi taktyki tak naprawdę, bo wiesz, kogo w pierwszej piątce, czy tam jest ten, a koszykówka młodzieżowa ma to do siebie, że dużo jest tak zwanych chłopców wczesnorozwojowych, jeżeli masz jakiegoś giganta u siebie, to, że w większości nie radzą sobie z własnym ciałem, czy też koszykarsko nie są rozwinięci bardzo, no to mają dużą przewagę. Tak. I tu jest problem, jeżeli masz takiego giganta, no to a jak masz dwóch, no to już w ogóle w tej pasareli, w tym wszystkim można się odnaleźć. Nie? A co myślisz właśnie w koszykówce U13, czy podawanie punktacji zawodników to jest właściwy krok? Czy na tym etapie my powinniśmy patrzeć, ile dany zawodnik zdobył punktów, czy tylko nie skupiać się może na końcowym wyniku? Czy to nie jest... Chodzi o to, żeby nie budować u tych młodych chłopaków może takiego, nie wiem, gwiazdorstwa, tak? Jakiegoś takiego podejścia, żeby on grał pod punkty, a nie pod zespół. Czy to jest dobre? Powiem Ci, tutaj też są zdania podzielone. Jeżeli chodzi o moją opinię, ja jestem taki trochę oldschoolowy, nie? Te dzieci powinny się mierzyć z taką presją, nawet punktową jakby od początku, ale zmierzamy trochę do takiego miękkiego świata, więc trochę to może być wątpliwe. Co, ja mam taką historię, bo kiedyś strasznie się wkurzyłem, pamiętam, busa zatrzymałem, wywaliłem chłopców, bo jeden drugiemu nie chciał podać piłki, wyszło to w rozmowie, 13-latkowie, bo on gdzieś tam w klasyfikacji DZ Koszowskiej był ileś tam punktów za nim i żeby on, koledzy z drużyny, nie? Niby w żartach, niby ten, ale to jest, bo to być może o to chodzi, nie? Że to właśnie to gwiazdorstwo, byli tacy, którzy od razu protokół. No z drugiej strony jest to wielki fan dla dzieciaków, nie? Też nie odbieranie tego w taki sposób, no ile punktów rzuciłem, ile... No ja bym tak w tą stronę nie patrzył, aczkolwiek zmierzamy chyba do tego, żeby niedługo tego wyniku na tablicy nie było, nie wiem. To jest potężny... Jak jest potężna dysproporcja między drużynami, na przykład taki wynik 120 czy 100-3 na przykład, nie? To nic nikomu nie daje, nic nikomu nie daje, żaden przepis, czy ktoś rzuci więcej punktów, czy nie. Potem było coś takiego jak mercy rule, na przykład, że jak wygrywałeś ponad 30 punktów, to nie mogłeś bronić na całym, tylko broniłeś od połowy. Ale to kompletnie nie ma znaczenia, bo tu się nikt nie uczy, nie? Wydaje mi się, że tutaj bardziej trzeba postawić na poziom szkolenia
I kluby przede wszystkim powinny mieć jakąś jurysdykcję PZKOSZA, że nie Dominik z Michałem pójdą na grę, klub założą dla swoich jakby szkole, tych, nie wiem, ściągniemy składki po 300 zł, wynajmiemy halę i będziemy sobie robić, a potem pojedziemy na mecz i tak to wygląda. Wydaje mi się, że to powinno iść w tą stronę, że ktoś powinien mieć nad tym kontrolę. Nie? No właśnie, to szkolenie, o którym mówisz, wspominałem o Borysie Szopie, reprezentacji Polski. Reprezentacje Polski młodzieżowe w tym roku, w te lato, no niestety bez sukcesów, no bo to były tylko 3 zwycięstwa i aż 11 porażek. Mówię tu o wszystkich kategoriach U16, U18, U20. Powiedzieliśmy sobie, że U16 spadło do dywizji B, U18 grało w dywizji B, ale tam bilans 4-4, wielkie rozczarowanie, nie było awansu do elity. No i rocznik U20 tu było lepiej, było 8 miejsce na mistrzostwach dywizji A, no ale musimy pamiętać, że ta kadra, te mistrzostwa były w Gdyni, ta kadra grała w dywizji A tylko dlatego, że rok wcześniej ona spadła, ale z racji, że mistrzostwa były w Polsce, no to graliśmy dalej w dywizji A, więc tak naprawdę ten rocznik też powinien być już niżej. Więc my na dobrą sprawę powinniśmy mieć już w tym momencie 3 drużyny w dywizji B, co jest no fatalne, no bo wiemy, że dywizja B to są te słabsze reprezentacje, trochę bardziej koszykarsko-egzotyczne, typu Austria, Szwajcaria, Dania. No, z Gruzją przegrali Polacy w U16 w tej dywizji A, właśnie Borys Szopa i jego koledzy, i przez to spadli ten szczebelek niżej, a więc no, jest tu nad czym pracować, rzeczywiście to widać. Jest, wiesz co, ja nie wiem dokładnie, wiesz, tak jak Ci mówiłem, jestem gdzieś tam na dole tego łańcucha pokarmowego, staram się jak najwięcej tych dzieci wypychać poprzez swoje doświadczenie, ale wydaje mi się, że mamy taki przykład WKK. Nie? To jest, mają fabrykę koszykarzy, jedna z najlepszych młodzieżowych zespołów. Ile zawodników w ekstraklasie gra no właśnie, Polaków bo, WKK? Tak, bo w pierwszej lidze jest ich dużo, w drugiej, ale właśnie tej ekstraklasy brakuje. Nie? Brakuje tego przejścia. Nie wiem, gdzie tu jest problem. Czy to jest problem w finansach, czy to jest problem w czymś innym. Bo teraz, jak ja chodziłem do liceum, to nie wszyscy nauczyciele mieli samochody. A dzisaj licealiści praktycznie mają, w czwartej klasie ma każde auto, powiedzmy, okej, świat idzie do przodu. Też te dzieciaki trzeba czymś, wiesz, jak on ma za 1000 zł grać, jeździć w drugiej lidze i dojeżdżać, powiedzmy, albo gdzieś robić, to on pójdzie na przysłowiową, oczywiście tutaj jakby bez żadnych tych, kasy do Biedronki, zarobi 3,5 na rękę, bo mamy taki przepis do 26 lat, że mają netto brutto, no to myśli, że mu się będzie chciało biegać. Tu mi się wydaje, że zaczyna być problem, nie? Ja mam też taką teorię, zobacz, my jako mały klub, jest też taki przepis, dlaczego kluby z województwa podbierają sobie zawodników? Bo w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski może zagrać tylko i wyłącznie 3 zawodników spoza województwa. Czyli na przykład nie wezmą z Ełku, z Białegostoku, nie wiem, z Rzeszowa i skądś tam, bo muszą brać ze swojego województwa. I teraz mamy młodzika, to jest piękna kategoria, bo tutaj nie ma tego mieszania. To co sobie wyhodowałeś, to grasz, zwykle nie ma jakiegoś ściągnięć. Kadet już jest trochę inaczej, bo to już zmiana szkoły i tam już jest ciężko. Junior i w takim juniorze tak powybierają tych wszystkich, że zostają tylko te największe kluby, jak Śląsk, WKK i Zastal. I potem mówię, coś się tam trafi, ktoś gdzieś tam się za dobrze uczył i rodzice nie chcą go puścić, a jest dobrym zawodnikiem, no to zostaje. I mamy tak, i teraz może tutaj w tym jest problem, że nie ma więcej tych klubów, nie ma tej rywalizacji, żeby jeszcze to sitko było takie, żeby było z czego wybierać. No, mam przykład tej Słowenii, cały czas ta Słowenia siedzi mi w głowie, czy te kraje bałkańskie, ale Słowenia to jest takim przykładem, to jest 2,5 miliona ludzi. A coś takiego jak aglomeracja Warszawy, szeroko pojęta. I oni tak, w kosza są świetni, w nogę zawsze grają w jakichś tam ćwierćfinałach Mistrzostw Europy czy coś. Mówimy tu o sportach drużynowych. W siatkówkę tak samo. Mówimy o sportach drużynowych, gdzie na trening musi przyjść, nie wiem, żebyś wybrał, musi przyjść 20-15 osób do danego rocznika w drużynach młodzieżowych. Tak? No to skoro my mamy 40 milionów, czy tam 38, oni mają 2,5, to co, u nich się wszyscy nadają, a u nas się nadaje 1,5 osoby z tego wszystkiego. Tak patrząc, wiesz, jakby porównując proste schematy, nie? To gdzieś tutaj jest problem. No, u nas się mówi, że no może siatkówka trochę zabiera tych chłopaków wysokich, sprawniejszych, piłka nożna zabiera jakieś, ale to ciągle jest duży naród, tak? No ciągle powinien być wybór. No to masz Słowenię, to też jest siatkówka, też jest, też jest piłka nożna, a jednak można, tak? Gdzieś w tym są tradycje takie, każde miasto też ma jakieś różne, u nas wiadomo, jest duże koszykarskie jakby zagłębie i można było, w tradycji można tutaj dużo rzeczy robić.
no czas to zmienić. Nie? Wydaje mi się, że czas to zmienić. I to jest czas na to, żebyśmy to robili. Między innymi też jakby powstanie klubu MKS Basket Szczawno jest jakąś tam, powiedzmy, konkurencją dla Górnika. I powiem szczerze, że w pewnym momencie my dzisiaj w klasyfikacji jesteśmy na czwartym miejscu w województwie. W województwie dolnośląskim, a byliśmy kiedyś na trzecim, za WKK i Śląskiem. To jest... I teraz ktoś mówi, kurde, no to Szczawno, nie? No to musimy ich przeskoczyć. Jak jeżeli jest zdrowa konkurencja, no to tego wszystkiego jest więcej, nie? Ale i tak wydaje mi się, że problem tutaj jest w szkołach. To myślę, że jest temat rzeka. No właśnie, jak pogodzić naukę z treningami, bo w Polsce to nie jest proste, tak? No jednak gdzieś powiedzmy jesteś w szkole, potem musisz iść na trening, kiedy masz się uczyć, tak? Kiedy masz odrabiać te lekcje, jesteś zmęczony po treningu. Jak to pogodzić? To jest duże wyzwanie. Wiesz co, no to jest bardzo duże wyzwanie z tego wszystkiego. Kiedyś, wiesz, koszykówka była w szkołach, był ten SKS, było to tak, było łatwiej ogólnie, że miałeś to w szkole. Dzisiaj niestety żyjemy w takim czasie, że te treningi i to jest wszystko mega powiązane, o tym, czym myśmy rozmawiali. Ja mam taką teorię, że dzisiaj na treningi dzisiaj trenują chłopcy czy tam dziewczęta, osoby, których rodziców stać na to, żeby miały auto i żeby mogły zapłacić składkę. Czyli sitko nam się zaczyna, wiesz, coraz mniej tych osób jest, nie? Tak. W szkołach jest taki system, nie wiem, sprzed x lat, że nie wiem, we wrześniu robimy piłkę nożną, w październiku ręczną, później koszykówkę, podszkolny związek, bo też uczyłem się. Powinni zmienić system w szkołach. Powinno być 80-85% ogólnorozwojowego wychowania fizycznego. Przede wszystkim musi być wychowanie, czyli tam musi być naprawdę, wiesz, musztra i tu musi być, te dzieci muszą być przygotowane, a nie, że ktoś ma zakwasy, to się skarży i rodzice przychodzą na skargę do WF-isty, że ktoś ma zakwasy, bo takie historie słyszałem, to jest w ogóle absurd. Wiem, że ciężko jest, bo teraz ktoś, jakiś nauczyciel, który mnie ogląda, powie, chłopie, no to idź do szkoły i zrób ogólnorozwojówkę, to dzieci się zanudzą na śmierć. Musimy, my starsi musimy zmienić system myślenia, żeby te dzieci zaangażować w inny sposób. Mój syn ma 6 lat, chodzi już na koszykówkę. Chodzi, ale też jest pływanie, też jest jakieś inne rzeczy, kluby robią, tak? To po co w szkole powielać pewne rzeczy? Tak, nauczyciele nie są do końca fachowcami, jakby we wszystkich dziedzinach, bo nie da się. Róbmy ogólnorozwojówkę. Ja mam taki przykład, żeby się nie rozwijać. Chłopak, który przyszedł w zeszłym roku do kadetów, przyszedł do mnie, Kamil, z lekkiej atletyki. Czyli królowa sportu, rozciąganie, bieganie. Taki chłopak 1,85 m, 1,88 m. Z koszykówką nie miał za dużo wspólnego. I on w pół roku, przez to, że był gibki, rozciągnięty, grał w pierwszej piątce, w 16 drużynie w Polsce, w pierwszej piątce, nie mając rozegranych, nie wiem, tam 20 czy 30 meczów w ciągu sezonu, nie? Ale był przygotowany, jego ciało było przygotowane na to, żeby w tą koszykówkę grać. I tu jest taki właśnie mechanizm, który ja myślę, że powinien zostać tutaj jakiś system inny stworzony do tego. To już nie tylko o koszykówkę chodzi, ale o inne sporty, nie? To jest ciekawe, co mówisz, bo ja jeszcze pamiętam w swoich czasach w szkole, gdy był WF, to nie było tej ogólnorozwojówki, bo my graliśmy głównie w siatkówkę. Było bardzo mało koszykówki, nie było w ogóle piłki ręcznej, była piłka nożna i siatkówka praktycznie. No, nauczyciele zawsze lubią siatkówkę, tylko tak, na przykład, tak? Tak. Jakby na takiej zasadzie. Koszykówki było chyba najmniej. No, a ja pamiętam, miałem takich w latach 90. nauczycieli wspaniałych WF-u, pana Szydłowskiego i pana Stysia, gdzie my robiliśmy wszystko. Biegaliśmy, przełaje, sprinty. Ja byłem przygotowany na każdy sport. Dopiero zaczynało się grać w klubie w wieku 12-13 lat. Dzisiaj się już kończy w takim wieku. Niektórzy kończą, nie? bo gdzieś tam. Mówię, no, trzeba przewartościować to, zmienić system i tutaj polecam wszystkim, którzy będą oglądać ten program trochę wyżej, z ministerstwa czy skądś, niech mądre głowy siądą nad tym i niech to zmienią. Niech to zmienią i to jak najszybciej, bo dzisiaj rozliczamy ludzi na olimpiadzie, a to nie chodzi o hotel, że dzisiaj to się wydarzyło. To się wszystko zaczęło już 15 lat wcześniej. Tak, tak. To jest, a jeszcze to jest może być coraz gorzej. Tak, no właśnie, powiedzmy sobie o tej twojej drużynie z ostatniego sezonu, rocznik 2009, kadeci, kategoria U15, półfinał Mistrzostw Polski, czyli ta najlepsza szesnastka w Polsce, MKS Basket Szczawno Zdrój. Jak wspominasz ten cały sezon, ten rocznik 2009, jak oceniasz tych chłopaków? Wiesz co, cały sezon zaczął się tak, że przyszedłem i powiedziałem, że to jest mój ostatni sezon z tą drużyną. Nieważne jaki wynik zdobędziemy i co się będzie działo. Rok wcześniej dałem sobie na taki proces właśnie, że po młodzikach
20 miejsce zjęliśmy, tam przegraliśmy. Słuchaj, przegrałem z Pruszkowem 2 punktami po dogrywce. I to nie dało mi szansy na półfinał. Powiedziałem, kurde, jeszcze 2 lata damy sobie, żeby w tym kadecie coś tam spróbować. Niestety 3 zawodników odeszło. Kaczmarek, Mateusz Karwik i Dawid Kraśnicki poszedł do Zastalu. 3 takich chłopców naprawdę rokujących, wysokich przede wszystkim. No, znaczy Olek może nie wysoki, ale rozgrywający, który był jakby obok Franka tutaj postaciami takimi, bo w koszykówce młodzieżowej to wyprowadzanie piłki to jest podstawa. Mhm. Dałem sobie szansę. No i zacząłem ogrywać tych chłopców ze starszymi w kadecie. Też tutaj wspomagałem się chłopcami, wypożyczyłem 2 chłopców z Górnika, Kamila i Daniela. Ograni są i mówię, to jest ostatni sezon. Ten, co był poprzedni, nie? Gramy. Mhm. No ale patrzę, do grania tak naprawdę doświadczonych zawodników mam 4 plus 5 Szymon, który grał mniej, bo była pasarela, teraz jakby tej pasareli nie ma. No i jak tutaj w 4 czy tam 4,5 zawodnika w 5 grać w sezonie z drużynami, wiesz, WKK, Śląski i takie tam, nie? No to tam szybko jakaś rekrutacja przeszła. Kilku chłopców spuścił nam, że tak powiem, spadło nam z nieba z Górnika, bo oni nie mieli rocznika, to wysyłali nam do nas. Ale słuchaj, dzwoni tata, historia, nie? No, chłopak ma 15 lat, czy tam 14, dzwoni tata, że on z piłki nożnej rezygnuje, chce przyjść. Wiesz jak to wygląda? To wygląda po prostu zwykle karykaturalnie. Gość nie trenuje z koszu, a syn sobie rzuca tam gdzieś na koszu i ten. Ale mówię, kurde, kolejny przyjdzie, wiesz, będzie gdzieś tam i potem będzie miał pretensje, że nie gra albo coś tam nie robi. Nie? Ale tata powiedział słowo klucz, że grał w Miedzi Legnica. Ja mówię, kurde, w Miedzi, tam jest, wiesz co, poziom taki ten. To kurde, i wysoki mówię, nie, bo to takie pytanie, taki, wiesz, potem przyszedł taki postawny, kompletnie surowy, ale zajebiście biegał. Jak znał taktykę sportu, bo sport do pewnego momentu jest taki sam, w sensie, wiesz, jakieś takie zasady są sportowe, wie co trzeba zrobić. Przyszedł ten, ogarnął szybko się w obronie, zrobiłem z niego, wiesz, jakiegoś tam zadaniowca, powiedzmy, i ten, bo mam tych 4 chłopaków plus Szymona, którzy o lidze dużo wiedzą i potrafią rzucać. Jakie nazwisko tego chłopaka? Wojtek Karpeta. Wojtek Karpeta. Drugi przyszedł ten Kamil Kogut z lekkiej atletyki. Mówię, kurde, z Bieranina. Nie mówię, z Bieranina, do kosza, wiesz. Nie mówię, kurde, będzie ciężki sezon, nie? Ale chcę, zrobię wszystko. Wiem, że to ostatni sezon, ten zrobię wszystko, żebyśmy coś tam zrobili, nie? Plus tam wiadomo, byli jeszcze tam chłopcy inni do wypełnienia, ale graliśmy, nie? Klimek, Kucyper, Włochal, Jurkowski i reszta. Nie? I Wojtanowski, Szymon, nie? I reszta, nie? No dobra, gramy. No i co się okazało? Wiesz, treningi, podszedłem do tego sezonu bardzo partnersko, nie? Nie będziemy na siłę robić czego, nie będziemy się dusić. Będziemy grać w koszykówkę po prostu, nie? Postawiłem na 2 elementy. Kombinowaną obronę, szybki atak i rzucanie ze 3 punkty. 3, no kombinowana obrona, ok. 2, rzucanie z dystansu, jak Golden State. I bieganie szybko do przodu. I tylko tam tłukliśmy to na treningach. Mówię, postawię na to. Będziemy biegać, będziemy wygrywać. Zresztą Rafał Glepiński, nie biegasz, nie wygrywasz mecz. Koszykówce się biega. No to biegamy. I non stop, wiesz, biegamy, zajazd, kondycja. Mówię, mam 4 gości, to do zżygania. Opalnica tak grała właśnie. Do zżygania musimy wytrzymywać mecze. Franek Włochal, jedyny rozgrywający. Musisz, chłopie, grać po 40 minut. Gdzie on jeszcze 2 lata temu ważył tyle, co teraz. Nie? Miał nadwagę, powiedzmy, i ten, nie? Ale wyrósł, wyszczuplał. Jedziemy, nie? Kuba Jurkowski, no gość z talentem do rzucania. To ja pod niego zrobiłem zespół ofensywie. Kuba Kucyper. Gość po prostu wysoki, też potrafiący rzucić. W ogóle nie ma takiej klapki, że się czegoś tam, wiesz, przyjmuje wyzwania w tym wszystkim. Oskar Klimek tak samo. No i chłopcy, wzięliśmy ten sezon pod siebie, nie? Ja byłem pierwszy raz w swojej pracy trenerskiej, stanąłem przed takim czymś, że konkurencja na treningu nie wpływała na poziom gry, tylko ten komfort grania ich na boisku. Że oni nie myśleli sobie, a łysy i tak będę grał, nie zdejmiesz mnie, bo nie masz za kogo wpuścić. Tylko oni tak to oddawali na meczach, że my potrafiliśmy wygrywać
graliśmy ze Śląskiem Wrocław. Słuchaj, w kadetach oni przyjechali do nas, Śląsk Wrocław, gdzie tam mieliśmy trochę animozji, ja mam z Wrocławianami, poprzez to, że moich chłopców nie powołali na kadrę, to ich tam wyzwałem dosyć tam dosadnie, gdzie jestem trochę persona non grata w niektórych kręgach wrocławskich, ale niestety kolesiostwo zostało tak jakby, to bardzo przykre, ale jakby zostawiam to, bo nie skupiam się na negatywnych rzeczach, pozytywnych. Przyjechał Śląsk, słuchaj, my wygraliśmy z nimi 2 punktami. Kuba Jurkowski stał, rzucił osobistego, pamiętam, na 2 osobiste, na wygraną. Oni oczy przecierali. Ten trener, który powiedział mi, zarzucił, że moi chłopcy, drugi trener zarzucił mi, że moi chłopcy nie bronią, że nie robią tego, tamtego. Przyjechali, to takie coś, to tak smakowało po prostu, że ten. Ja później dzwoniłem gdzieś na scouting, później trafiliśmy w sumie do ćwierćfinałów. Ty, to ty ze Śląskiem wygrałeś, ty się mnie pytasz, jak drużynę masz ustawić pod to, nie? I wiesz, to tak, wiesz, no kurde, mówię, no wiesz co, no spoko, nie? Mega fajny, super sezon, mówię, chłopcy po prostu spisali się naprawdę na medal, pracowaliśmy bardzo ciężko, taktycznie byliśmy super przygotowane, miałem pod każdego zawodnika zagrywkę, wiedziałem co zrobić, wiedziałem, że z tej zagrywki padną punkty. Słuchaj, graliśmy sparingi z juniorami Górnika, potrafiliśmy z 2 lata starszymi rok chłopcami wygrywać. Wiesz, jakby wynik mało tego, ta pewność siebie, oni tak nabrali pewności siebie, grając cały czas, non stop grając, to mi dało do myślenia no i pojechaliśmy na ćwierćfinały, nie? A wrócę do tego, że wiesz, możesz przegrać z Górnikiem, możesz przegrać z WKK, ze Śląskiem, nie wiem, z Zagłębiem Sosnowiec, już 2 strefą Sopot, ale ze Szczawnem nie możesz przegrać. Każdy trener, który jest, nie możesz przegrać ze Szczawnem. Różne rzeczy, szamani wychodzili, z Green Starze, tam trener, powiem ci, historię nie do opisania. Nie można przegrać z nimi, bo to są jakieś tam przyszli. To by była książka ciekawa, tak? Jeszcze elementy przyjechali, szkolenia, ale też właśnie te takie anegdotki, nie? Z koszkówki młodzieżowej. No. To historia mogłaby być... Tu jakiś zegar, tu zaraz jakaś presja na sędziów, tu to, tu tamto, tu jest takie regulaminowe buty, tu trzeba opaski... No wiesz co, wszyscy się różnych rzeczy mali, żeby tych dzieci... Wiesz, bo to są dzieci jednak, tak? No oni teraz wszyscy szybciej dorastamy, żeby ich wyprowadzić z równowagi, nie? Jakiś tam. No ale nie udało się. W Żarach mieliśmy taki mecz trudny, wygraliśmy. W Green Starze 2 punktami w Zielonej Górze. Tam trener Uwalin, południowiec, wiesz, kurde, tam wybiegał na... który w Ekstraklasie pracował. Tak. Mnie też tam z trybun rodzice, łysy, siadaj. A ja już, wiesz co, też się nauczyłem, też mam temperament swój, jestem mega nerwowy. Nie potrafię zrozumieć pewnych rzeczy, ale powiem sobie, poszedłem po mądrość do głowy i po prostu rozmawiałem z sędziami normalnie, super, decyzje podejmujecie, super to, super tamto. I to trener dachy dostawał, a ja w tym wszystkim, jakby mimo to, że się nie do końca zgadzałem z tym, no musiałem to przyjąć. No i trafiliśmy, słuchaj, do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. W Koszalinie. W ćwierćfinał, przepraszam, w Szczecinie. Tak. To wychodzimy na mecz z Katowicami. Ja... UKS-27, wychowankowie, Kuba Piśla chociażby, Kajetan Kuczawski, którzy są w pierwszej lidze, tak. Kuba Piśla teraz w Ekstraklasie, a więc to nie jest przypadkowy klub, tam naprawdę ludzie wchodzą do poważnego basketu. Oni zagrali z jedynką ze Śląska. Ja, tak jak wspominałem, nie miałem pełnego składu, w sensie z rocznika 2009, miałem chyba 3 chłopców z 2010 i słuchaj, wziąłem 2 młodzików. Zostało 2 miejsca, mówię do Bartka Józefowicza, mówię, dawaj Bartek, wiem, że tam... To też kosztuje wszystko, bo to jednak są naprawdę olbrzymie koszty dla takiego małego klubu. Wezmę 2 młodzików, niech się uczą, bo też notabene prowadzę drużynę wtedy młodzików, dzisiaj kadetów U14, fantastyczną drużynę, też świetną. I biorę tych 2. No i mówię, dobra, na taktykę, nie? I tam najpierw tych młodych wypuszczam na tą rozgrzewkę, poczekajcie, wiesz, tamci jak widzą, ha, co to za drużynka, jakieś Szczawno jeszcze, nie nazwa, nie taka, małe miasto, gdzie to jest. Ten. No i tak, wiesz, żyjemy w taki głupi wiek, jestem 15 lat, wiesz, ni to chłopcy, ni to mężczyźni uważają, że najgorszy wiek chyba. No i wyszliśmy i summa summarum, nie rozwodząc się, tam chyba 30 plus było. 99-68, dokładnie. 30 plus, tak. Wiesz, tam po prostu ludzie oczy przecierali. Do mnie podszedł komisarz, mówi, panie, ale ma pan super chłopców. Oni sami ludzie nie wierzyli w to, nie znali tego klubu. Że coś takiego może być, nie? Gdzie tak. Tam, wiesz, a Bartek już... Przeciera szlaki z rocznikiem 2013, drugie miejsce w Radom Cup.
czyli międzynarodowy turniej, z Łotyszami, Litwinami powygrywał mecze w tej młodszej kategorii, bo to nie jest tylko, że ci chłopcy to są złote chłopcy, my tam jeszcze mamy w niższych kategoriach naprawdę fantastycznych chłopców, ale jakby wrócę do tych półfinałów, my ich pokonaliśmy i kolejna anegdotka, nie do mnie, tylko do prezesa, czyli do Bartka dzwoni prezes tego, nie wiem, oni mają 200-300 tysięcy budżet młodzieżowy, no bo to tak jak mówisz, poważny klub młodzieżowy i tak mówi, słuchaj, wy to ile razy tam trenujecie w tygodniu, w jakich klasach sportowych, nie? Macie klasy jakieś sportowe. Ile tamten, nie? A mówię, wiesz co, Bartek, nie chcę cię zmartwić, ale trenujemy 2-3 razy w tygodniu plus mecz i nie mamy klas sportowych, nie? Chłop po prostu rzucił telefonem, tam nie będę powtarzał, co mówił na swoich zawodników, ale no to było po prostu gołym okiem widać, no 30 punktami na takim szczeblu, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Wiadomo, że mecz może nie wyjść, bo to są grupy młodzieżowe, ale ktoś startuje z jedynką w mocnym województwie śląskim, gdzie tam ta konkurencja jest duża, no to o czym świadczy. Nie? Drugi mecz graliśmy z Tomaszowem Mazowieckim i tu wracamy do tego, że te województwo łódzkie nie jest jakieś wybitne w młodzieżówce i tutaj też chociaż był trudniejszy mecz. 92, bo najgorzej jest tak u dzieciaków, że jak sobie wbiją do głowy, że widzą, że w statystykach, a ci są słabsi, to z tymi wygramy, czyli to, co ja na tym jechałem zawsze, to też taki mecz był. Chłopcy wyszli, tutaj, nie? No i z nimi wygraliśmy, to nam dało awans, bo MyBasket Szczecin wygrał 2 mecze też, więc mecz tak naprawdę o wyjście z grupy. Przegraliśmy 3 kadrowiczów, między innymi syn trenera Majcherek. 3 kadrowiczów, świetny zespół. Drugiego trenera, Kinga Szczecin. Tak, ale przegrywali, słuchaj, pierwszy raz we własnej hali w tym sezonie. To znamy. Ja tam w pierwszej kwarcie czy w drugiej. Nie? Więc postawiliśmy się, ale dla tak małej rotacji, dla zespołu małego, taki turniej to jest bardzo wyczerpujący. Nie? Bardzo. Tak, i półfinał potem w Koszalinie, 3 mecze, tak. Tam już było trudniej. Bo mój lider Jakub Jurkowski niestety miał jakąś źle zdiagnozowaną chorobę, bo wróciliśmy, od razu zachorował. Te 2 tygodnie przetrenowaliśmy naprawdę bez niego wąsko i tutaj już naprawdę w ruch poszedł scouting, taki mocny scouting, gdzie ten Koszalin, to tam taki trener, szaman się w ruch prowadzi. Fajny gościu oczywiście, bo z hiszpańską koszykówką ma. Tak, to jest duży, tata Filipa Siewruka i Antoniego Siewruka. Tak, którzy grają. Młodzieżowych reprezentantów Polski z przeszłości, dokładnie. Czy z tego ostatniego. I on stał taką kombinowaną, taką strefą, wiesz co, 2-1-2. Nie miałem jakichś wyrośniętych zawodników, bo dużo zawodników było właśnie rocznika młodszego, 2010. Grali u siebie. Pierwszy mecz przegrywali i w końcówce wygrali i my w ogóle trafiliśmy do WKK, gdzie to WKK jak płachta na byka, znaczy w sensie odwrotnie niż płachta na byka, u nas od razu wszyscy WKK to ten. I teraz zobacz, ja jestem w sytuacji takiej, mam wąską rotację, tak sobie ustawili mecze, gdzie nie powinniśmy, wydaje mi się, z klucza grać z WKK pierwszy mecz, ale tak ustawili, żebyśmy się wykrwawili z WKK. I teraz ja z pozycji celnej co mam zrobić? Mam odpuścić mecz z WKK i iść na całość z meczu z Koszalinem, z którym teoretycznie jesteśmy równo rozstawieni i tam powalczyć na końcu lwami, bo zobaczymy, co się wydarzy. Czy dać rozgrywać, mając z głowy, wiesz. To takie były dramaty. Dramaty takie były, że okazało się, że z WKK zagraliśmy najlepszy mecz. Trafiliśmy 11 czy 12 trójek. Trener Nierbalski, którego bardzo szanuję, jest fantastycznym gościem. Świetny gość. Przyszedł do mnie po meczu i powiedział do mnie, Michał, my i wy wychodzimy z tej. Zagraliście świetne zawody. No, ale nie uciągnęliśmy tematu. Kuba przyjechał chory, później był chory, nie był sobą. I nie dojechaliśmy później, przegraliśmy o 10 czy 12 punktami ten półfinał. Oczywiście wszystkie rzeczy, które związane, to co mówiłem, ze Szczawnem. Dostałem prykaz, że musiałem wrócić. Nie mogłem w spodenkach prowadzić meczu nagle, poza sportowe sprawy, nie? Komisarz sobie robi zdjęcie z trenerem, wiesz, takie, i mało tego, to ja podchodzę do komisarza, jest taki przepis, że nie mogłem używać w grupach młodzieżowych trąbek, bębnów i takich tam, nie? A tam cała hala, bo to hala Żaka Koszali, wypełniona rodzicami, walą bębnami, trąbki, ja mówię, obiecał mi pan, że nie będzie, no ale ja im mówiłem. No i mecz trwa, nie? Jakby nie jestem też za tym, żeby, nie grają, mają się nauczyć grać, mają grać, nie? To co mówię, uważają się za mężczyzn, bo tak się zachowują. To nie grają jak mężczyźni. Ale nie może być tak, że ktoś wykorzystuje regulamin, wiesz, nie? I to mało co szukać. Masz prosty przykład zgłoszony komisarzowi. Komisarz, no.
No i ostatni mecz z drużyną z Gdańska, Model Wy Gdańsk, tak? No, tutaj już, wiesz co, chłopcy byli mega podłamani i tutaj tamten trener też niepoważny, bo jest coś takiego jak ranking. I teraz on, Kuba pojechał do domu, znaczy pojechał, nieważne, nie zagrał w tym meczu, się nas lider, chłopcy byli podłamani, morale totalnie spadło i teraz liczą się małe punkty. Jakbyśmy przegrali mniejszą różnicą punktów, to zostalibyśmy skwalifikowani, nie wiem, na jakimś tam 12 miejscu, może nie 12, 13, bo tam było do obstawienia chyba 13, 13, 14, 15, 16, nie? No i oni zostali, nabili nam tych punktów, żeby, bo tam cisną na całym, wiesz, mimo to, że wynik już był dawno ścignięty, ja już popuszczałem tych młodzików wszystkich, żeby sobie chłopcy sobie pograli i ten, a on tam dalej piłował pierwszą piątką, żeby zająć te 13 czy 12 miejsce, żeby to wizerunkowo lepiej wyglądało, bo oni piach, jedynki z niektórych województw pomorskiego nie grała w ćwierćfinałach, czyli zostali z automatu do półfinałów, nie? Tak. No, więc suma summarum zaliśmy 16 miejsce, mogliśmy trochę lepiej, ale poszedłem po rozum do głowy, powiedziałem, nie będę się bawił w jego grę, wpuszczę młodzików, wpuszczę chłopców, którzy mnie grali, niech to będzie zwieńczenie sezonu dla nich, naszej tej całej przygody i tyle. I powiem Ci, że po... W szatni po meczu poszedłem, oczywiście powiedzieliśmy sobie, łezka mi poleciała, chłopcy chyba tego nie widzieli, wyszedłem, popłakałem się gdzieś tam za kulisami, bo coś się skończyło, jakaś historia fajna, bo to można powiedzieć, że to fajna, super, świetna historia, tak naprawdę mówię od zera, bo to pierwsza grupa taka od zera stworzona w MKS-ie, nie było, że ktoś przyszedł czy coś, tylko to była taka grupa, skończyło się i tyle, nie? I w tym sezonie w kategorii U17 będziecie rywalizować z Górnikiem w jednej grupie. Tak. I to będzie ciekawa rywalizacja. Bartek podjął decyzję, że weźmie ich, że będą, też zgłosimy drużynę juniorów. No niestety gdzieś jakieś roszady nastąpiły, Kuba odszedł, czyli nasz lider. Tak, Kuba Jurkowski. Właśnie, tak, Kuba Jurkowski do Górnika, tak zadecydowali. Mimo jakichś tam rozmów, no nieważne, część chłopców, których ja dałem kiedyś do Górnika, mimo zapowiedzi, że mieli grać też u nas, zostają w Górniku, nieważne. To jest plan też dwuletni, tak sobie zakładam, Bartek założył, że to będzie dwuletni plan, czyli mocno ogrywamy rocznik 2009, żeby znowu w U17 w roczniku 2009, czyli za rok, w następnym sezonie, teraz zebrać jak najwięcej doświadczenia i grać. Ale tak, historia jest taka, że teraz mamy jakby juniorów, czyli takie prospekty do tego, co się może dziać w dalszym rozwoju wałbrzyskiej koszykówki seniorskiej, no bo tutaj już są pewni chłopcy, którzy grają. Dzwonił do mnie trener Adamek, rozmawialiśmy, trener Glapiński, tak, że ci chłopcy obserwował, przyszedł do mnie na trening, Rafał pomógł mi w półfinałach też w sensie jakimś tam półtreningu poprowadzić, więc to wsparcie jest. I myślę, że w konsekwencji powinniśmy wszyscy dążyć do jednego celu, żeby tutaj ten nasz region, a najlepsi zawodnicy trafili do ekstraklasy. No właśnie, nasi juniorzy, czyli ci tacy zawodnicy, którzy się wyróżniali w ostatnim sezonie, to w drużynie Górnika mieliśmy Wiktora Rasztara, rocznik 2007, średnio w 18 meczach 18 punktów, no ale to było na poziomie regionalnym, no bo Górnik nie awansował wyżej, a więc też ta rywalizacja była czasami też z drużynami z niższej półki. Kamil Paduch, rocznik 2008, także Górnik w poprzednim sezonie w kategorii U17, też średnio... A z Kamilem też jest fajnie, bo... 17 punktów. Bo z Kamilem, słuchaj, on jeden sezon grał u mnie. Też był taki trochę... Nie mógł się odnaleźć w drużynie, bo tam wtedy w ćwierćfinał były Rafał Glapiński ze swoją drużyną 2007 i jeszcze wcześniej, bo z reguły na to, że był młodszy, no i na sezon przyszedł do mnie. Ja robiłem zagrywki pod niego, mimo to, że był graczem Górnika, powiedzmy, tak? I chłopak nabrał pewności siebie, przyjeżdżał i teraz dzięki temu masz go tutaj w statystykach. Tak, znaczy gdzieś może nie dzięki akurat jakby tylko, wyłącznie, tak? Bo to mega pracujący chłopak. Mega. Tak. Ale u mnie przegrał w pierwszej piątce cały sezon. Nie? Dokładnie. No i chłopcy, o których mówiłeś, czyli Jakub Jurkowski w fazie centralnej w tych rozgrywkach U15 w poprzednim sezonie. Średnio 29 punktów, 8 zbiórek, 4 asysty. Kuba Kucyper, o którym też wspominałeś, także rocznik 2009
w poprzednim sezonie w MKS-ie średnio 23 punkty, 9 zbiórek w fazie centralnej. To było 6 meczów, u Kuby było 5 meczów. No i Franciszek Wochal, twój rozgrywający, o którym też dużo opowiadałeś w poprzednim sezonie w fazie centralnej, czyli w tych ćwierćfinałach i półfinałach, średnio 17 punktów, 5 zbiórek i 8 asyst w 6 meczach. A więc to są ci tacy wyróżniający tak, się gracze. To byli moi trzej muszkieterowie i czwartym był Oskar Klimek, takim D'Artagnanem, który dochodził i tutaj tak podobnie nawiązując do rocznika 9-7, czasem jak jemu komuś tam nie wychodziło, to ktoś zajmował jego miejsce, więc to punktowo się fajnie rozkładało. Czasem się podłączali inni zawodnicy, właśnie czy Kamil, czy Wojtek, czy Szymon do tego, no i punktowo tak to wychodziło, nie? Dokładnie. Jakby już pewnie zbliżamy się powoli do końca tego odcinka. Ewa Swoboda, sprinterka, najlepsza polska sprinterka na 100 metrów. Ona powiedziała ostatnio, że przestała trenować piłkę ręczną, bo trener był dla niej niemiły. I przez to jakby trafiła do biegania. I wiem, jak to się skończyło. Więc czy ty czujesz jako trener taką odpowiedzialność za słowa i za rozwijanie pasji w tych chłopakach do koszykówki? Bo jeżeli oni się zniechęcą w pewnym momencie, może przyjdziemy do innego sportu, może stracimy jakiś talent, który mógłby rozkwitnąć w przyszłości. Wiesz co, to zależy na jakim etapie jesteśmy, nie? Ale przede wszystkim tak, każdy organizm jest inny. Na jednego będzie działała pochwała, na innego będzie działały jakieś takie, wiesz, agresywne wstawki. Ja nie mam tutaj tak, że wiesz, że jak jest huddle, tak, czyli jesteśmy w tym, no to jest ciśnienie to tam, ale personalnie czasem jest podniesione ciśnienie, ale potem podchodzisz i mówisz, dobra, słuchaj, to robimy tak i tak i tak i tak. No jednego, naprawdę, na jednego podziała bat, a na drugiego podziała gdzieś tam pogłaskanie, nie martw się. Więc ja jestem mniej trenerem, że tak powiem, zamordyzmu, bo też coś tam grałem i ten przykład właśnie mój, czyli takiego niekompletnego zawodnika, którym sufitem było granie w drugiej lidze, siedzenie na ławce w drugiej lidze. Wiem, co można przeżywać, wiem, jak łatwo zepsuć po prostu pewne relacje, trener-zawodnik i potem ci zawodnicy nie chcą tego oddawać, nie? Ale też nie może być tak, że jest, wiesz, sielanka i to sobie płynie, tak? Że nie ma konsekwencji z tego, że się popełnia 10 strat z rzędu na przykład, tak? No to jakby To tutaj trzeba to wziąć między bajki, ale ja zawsze staram się być takim trochę, jest to z jednej strony partnerem tak do nich, nie? Oczywiście to też zależy od kategorii wiekowej, nie? Bo my chcemy osiągnąć cele wspólnie założone, ale przy tym musi być też ten fan, bo jak nie ma tego fanu, to tak jak mówisz, odchodzą, nie? Kurde, ale wiesz co, mi się już ilu zawodników udało nie z klubów ościennych zabrać, tylko z siatkówki, z piłki nożnej. To jest fajne, nie? Że podobało im się. Dzisiaj miałem taką rozmowę z chłopakiem, który w trenerze. Ja wiem, że chłopak ma 13 lat jeszcze. Wiem, trenerze, że w siatkówce może bym grał w kadrze Dolnego Śląska, może w kadrze Polski, tata siatkarz, mówimy tutaj o Adrianie Bochenku, bo to jego syn, ale wybrałem koszykówkę, bo kocham koszykówkę i chcę grać w koszykówkę i to mi sprawia większą przyjemność, nie? Czyli wiesz, mimo to, że tradycje rodzinne, siatkarskie w tym I to jest piękne, to jest takie, wiesz, dla mnie bardzo, bardzo miłe, taki miód na serce, że tak się dzieje i ja potem się bardzo mega angażuję w to, żeby tych chłopców nie zostawić, żeby z tymi chłopcami być, bo trening treningiem, ale są też pozasportowe rzeczy. Dwa lata temu, słuchaj, taka historia, że chłopak chciał zrezygnować, przyszedł, bardzo emocjonalny, zrobiłem pod niego trening, zaczął coś tam trafiać, surowy. Dzisiaj jest jednym z lepszych zawodników w moim zespole, po półtorej roku, tak? I to jest fantastyczne, że nie ma co skreślać tych chłopców na początku. Damian Druski jest najlepszym przykładem. No, tak? Dokładnie. I to widzisz, koło się zatacza, tak? Mamy w tym. Kiedyś było tak, że ja mam starszego brata, który nie był dwa razy na treningach Górnika. My z racji wzrostu no, nie byliśmy za wysocy, ale tam było ty nie. Mhm. Bez jednego kozła skazany za wzrost. Do widzenia. Tata wysoki? No wysoki. Dobra, to dzisiaj możesz zostać. Nie? Fakt, że była konkurencja, przychodziło 40-50 chłopców. Nie? Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Trzeba wszystkich brać jakby, ale też masz przykład też tego Borysa Szopy tutaj. No nie ma, jak ja bym, wiesz, był, dobra, nie, to poszliby. Nie graliby w koszykówkę, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że duża rola jest właśnie w takich osobach jak ja, przez doświadczenia związane
ze swoimi, bo staram się to przekładać, żeby to szło, nie? No i jak na razie chyba jest okej. Okay. Jest okej, okay, aczkolwiek okay. Jest to bardzo ciężka praca i nieraz przychodzę do domu i po prostu mówię, że już mam dość. To będzie koniec, zajmę się czymś innym. Tak, bo to też nie jest coś, co robisz na pełny etat, pamiętaj. Tak, to nie robię na pełny etat, a jednak te wszystkie problemy przychodzą do mnie do domu. I moja żona jest odporna na to, w sensie stara się być. I teraz niestety trochę piętno jest takie, że mój syn 6-letni też już chodzi. Ja przyjechałem 2 dni z Opola po ciężkim turnieju, gdzie wiesz, jeszcze masz odpowiedzialność, to pusta powóz z tymi dzieciakami, a mój syn wyciąga piłkę do kosza, zawiesza kosza, mówi, tata gramy, nie? I mówię, kurde. Nie ma odpoczynku, tylko nie wiem, sobie coś tam obejrzeć, Jasiu, ten, nie? Tata gramy, nie? Postawił ten, no i on wsady będzie robił i... No i kolejny koszykarz rośnie, nie? I to jest piękne, wydaje mi się. No i to jest właśnie o tym chyba, czym mówimy, o tej soli, żeby jak najwięcej zostało po nas tym wszystkim, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Duża dawka koszykówki młodzieżowej dzisiaj w odcinku trzecim syndromu trzeciej kwarty, ale to już chyba wszystko. Mówiliśmy naprawdę dużo, chociaż temat rzeka, tak o tym mówiliśmy na początku. Można by o tym rozmawiać i rozmawiać. Jeszcze ale... o rodzicach można porozmawiać. Och, to jest kolejny odcinek. Słynna sprawa ekwiwalentów za wyszkolenie młodzieżowe tutaj, ale to związek powinien to uregulować. Ale to mówię, nie są na pewno tematy na teraz, bo może jakiś odcinek o tym poświęcimy. A może ktoś będzie chciał podsunąć wątek w innym, lepszym podcaście, znaczy w sensie lepszym, o większych zasięgach, ale chciałbym wziąć udział w tej debacie, bo mam naprawdę już spore doświadczenie w tym. I to też jest taki trochę problem tej koszykówki naszej, bo te pieniądze jakby dla tych małych klubów nie do końca wracają z tego wszystkiego, a tak powinno być, że my wychowujemy, jak ktoś chce od nas, to niestety kluby powinny płacić większe te ekwiwalenty, a nie do końca tak się zdarza, bo często scelowane jest to na rodziców, a rodzice potem mają animozję do tego, co się dzieje. Tak jak mówisz, to jest pewnie temat na długą rozmowę tak. W kolejnym odcinku. Jeżeli chodzi o ten odcinek, no to zbliżamy się powoli do końca. Śledźcie nas na Facebooku, tak jak Michał wspominał na początku, jesteśmy już na tej platformie, a więc tam syndrom trzeciej kwarty możecie znaleźć. Jesteśmy oczywiście na YouTubie, jesteśmy też na Spotify, gdzie można nas słuchać. Jeżeli nie jesteście w stanie nas oglądać, to można nas posłuchać, czy to w samochodzie, czy to w autobusie, czy to w pociągu, a więc jesteśmy dostępni w wielu miejscach. Ja nazywam się Dominik Hołda. Michał Bożemski, też dodam od siebie, bardzo potrzebujemy Was, bardzo potrzebujemy Waszych reakcji, komentarzy. Daje nam to naprawdę dużo paliwa do tego, żeby tworzyć kolejne podcasty, kolejne odcinki. Sezon zbliża się wielkimi krokami, będzie na pewno o czym rozmawiać, ale chcemy więcej rozmawiać o koszykówce, więc bądźcie z nami, my będziemy z Wami. Jeżeli Wam się naprawdę podoba to, co robimy, dajcie lajka, dajcie dobry znak, a będziemy to robić dalej i gadać o koszykówce. Dokładnie, bo to robimy tak. Chyba dobrze. Tak jest. Śledźcie hashtag S3Kwarty. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej. Cześć.